Jeden z pasażerów postanowił pomóc innemu, pożyczając mu swój telefon. Niestety sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Osoba, która miała tylko chwilę porozmawiać, nie chciała oddać telefonu, rozmawiając z dziewczyną przez długi czas. Tymczasem pociąg, na który czekał pomocny podróżny, odjechał bez niego. No ale ja nawet nie prosiłaś, błagałaś, po to, bo cię dymać chciał, dzisiaj? Od paru dni już, zaczynałaś? No to no i co z tego, ale 3 miesiące nie było w domu, śmieć, ukazała się przyjechać. Pociąg mężczyźnie odjechał w ostatniej chwili. Teraz, w środku nocy, musi czekać na kolejny aż 6 godzin. Później, później można. Obywatel Ukrainy, choć w pełni sprawny fizycznie, zdecydował się przedłużyć swój pobyt w Polsce, nie przestrzegając obowiązujących przepisów, które dotyczą każdego. Ochrona dworca wielokrotnie upominała obywatela Ukrainy, aby nie zaczepiał podróżnych i nie spożywał alkoholu w miejscu publicznym. Niestety jego zachowanie stało się agresywne, co zmusiło ochronę do podjęcia zdecydowanych działań. Funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce i bez zbędnej zwłoki przejmują agresywnego mężczyznę. Awanturnik zostaje zabrany, a sytuacja na dworcu wraca do normy. W holu dworca ochrona zauważa coś nietypowego. Za grzejnikami leży mężczyzna. Od razu wyczuwalna jest woń alkoholu. Ochroniarze szybko rozpoznają w nim osobę, która tej nocy krążyła po dworcu, zaczepiając przypadkowych ludzi. Decydują się podjąć interwencję i delikatnie obudzić mężczyznę. Niestety, przebieg akcji szybko wymyka się spod kontroli. Ożyje? No, dycha, dycha. Mężczyzna wybudzony przez ochroniarzy reaguje nieoczekiwanie. Wybucha agresją. Zdawałem, że spokój, no. No cześć.
No, żartowałem, nie daj zawodzić. Chwilę później jednak przeprasza, sprawiając wrażenie, że sytuacja została opanowana. Gdy ochrona zaczyna się oddalać, mężczyzna nagle popycha jednego z ochroniarzy. To zmusza służby do podjęcia środków przymusu bezpośredniego. Rozpoczyna się krótka pogoń za agresorem. Ochroniarze wiedzą, że osoba tak agresywna może stanowić zagrożenie dla podróżnych, dlatego nie mają wątpliwości. Interwencja jest konieczna. Opa. Kulega. Ochrona otrzymuje zgłoszenie od podróżnych. Na holu dworca przebywa mężczyzna wyłudzający pieniądze pod pretekstem braku środków na bilet. W rzeczywistości to stara metoda oszusta, który liczy na naiwność podróżnych. Czy tym razem ochrona zdąży zainterweniować, zanim mężczyzna znajdzie kolejną ofiarę? 82 zł. No, ja sobie kupię ten bilet, ale to jeszcze nie, bo dopiero o 6 rano. Wiesz. Dzięki, spasiba. Dobrze. No nie, tak, ja jadę, ale dopiero o 6 rano. Zaszczepiał panią? Nie. I bilet 82 zł z rowerem muszę kupić. Dobra, wiem. No, połowę biletu muszę chociaż kupić. To zostawi. Ale jeszcze muszę się w jedno miejsce położyć. Do księdza, tego mi dołożę do ale o godzinie jest na późno. Wypraszanie takich osób to walka z wiatrakami. Teraz pojawił się kolejny naciągacz. Na zakończenie przenosimy się do galerii handlowej połączonej z dworcem. Właśnie tutaj ochrona galerii zmuszona była do interwencji wobec mężczyzny, który swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla klientów. W trakcie działań doszło do naruszenia nietykalności cielesnej jednego z ochroniarzy. Po obezwładnieniu awanturnik został przekazany w ręce policji. Z słów, które wypowiadał, zapewne nie był to Polak. Thank you.
Если все не то, если его не делал, никого не бил, ничего не делал, почему? Для чего так? Ну, вот так, я бы меня уморил, я просто выпился немножко, почему? Każdego dnia przybywa interwencji z udziałem obcokrajowców, którzy nierzadko stwarzają wyzwania dla służb porządkowych. Niestety, osób odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa brakuje. Praca wymaga wysokiego poziomu zaangażowania i odpowiedzialności, jednak wynagrodzenie pozostawia wiele do życzenia, co zniechęca potencjalnych pracowników.